Dla gimnazjalistów, nauczycieli zespołu szkół nr 7 jest to wielkie, a zarazem ekscytujące wydarzenie. Właśnie rozpoczęły się nietypowe i bardzo ciekawe spotkania. Od 3 lat współpracujemy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem ISEC Studentów i w ramach takiej pomocy temu stowarzyszeniu przyjmujemy na takie tygodniowe wizyty studentów z bardzo różnych krajów, z całego świata. No, obecnie gościmy może z nie tak oryginalnej części świata, bo z Włoch mamy studentów, ale mieliśmy już i z Chin, z Kolumbii, z Brazylii, więc z bardzo daleka. Myślę, że to wspaniałe doświadczenie dla dzieciaków. Odwiedziliśmy jedną z sal lekcyjnych, gdzie mogliśmy przyglądać się zajęciom prowadzonym tym razem przez studentkę z Chorwacji, która opowiadała o sobie, swoim kraju i kulturze. Uczniowie są bardzo tak pozytywnie nastawieni, mają szansę porozmawiać po angielsku, użyć tego języka, gdzie na co dzień no, nie mają takiej możliwości, mogą sprawdzić swoje umiejętności i przy okazji dowiedzieć się trochę o kulturze innych krajów. Także myślę, że jest to jak najbardziej, są to przydatne bardzo zajęcia dla nich, zarówno pod względem językowym, jak i kulturowym. So now I would like to present the country that I come from. So yeah, wait, Według mnie bardzo rozwijają umiejętność porozumiewania się po angielsku. Poznajemy także inne kultury, państwa, także skąd oni przedstawiają nam się, mówią coś o sobie i dzięki temu przyswajamy bardziej wiedzę, kiedy spotkamy się z kimś z innym krajem, niż jeżeli będziemy to czytać w książce. Są bardzo interesujące zajęcia, mi się bardzo podobają. Poznajemy właśnie tak, jak tu kolega mówił, inne kraje. Uczymy się nie z książek, lecz tak bardziej interaktywnie. Nowe znajomości, uczymy się języka. Możemy rozmawiać wreszcie, a nie tylko tak między sobą na lekcji. I to się bardzo przydaje. Na przykład, kiedy wyjeżdżamy gdzieś za granicę, to mamy większe doświadczenie już. Jedno jest pewne. Takie spotkania dostarczą im językowo-kulturowych wrażeń. A do tego uczniowie oswoją się i pozbędą oporów w porozumiewaniu się w języku obcym. To na pewno zaprocentuje w przyszłości.